Witam serdecznie. Spróbuję opowiedzieć, jak to się robi w Krakowie. Jak każdy startupowiec jestem zapatrzony w swój startup, czyli Satus Venture. Jesteśmy, można powiedzieć, byliśmy startupem jakieś 8 lat temu. Udało nam się nakłonić inwestorów do inwestycji w nasz startup. Udało nam się nakłonić do tego, żeby uwierzyli, że na startupach da się zarabiać i w dalszym ciągu czynimy to dość skutecznie. Aktualnie mamy tych inwestorów około 70-80. Każdy z zaangażowaniem średnio 500 000, czyli to jest jakieś tam 70 indywidualnych decyzji inwestycyjnych o tym, żeby zainwestować swoje środki w bardzo ryzykowne przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. I w związku z tym spoczywa na nas też duża odpowiedzialność i stres związany z tymi inwestycjami. Ja spróbuję powiedzieć dzisiaj parę rzeczy wartościowych, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia zgromadzone w ciągu tych 8 lat, w jaki sposób można na tych startupach zarobić, bo ponieważ wszyscy wiemy, że z definicji na startupach się traci. W związku z tym zarabianie na startupach już jest, wymaga jakichś specjalnych strategii i jakby walki z rynkiem. Oczywiście, że na startupach można powiedzieć, inwestując w startup pojedynczy, statystycznie prawdopodobnie się pomylimy i odniesiemy porażkę. Generalnie rynek jednak podąża w kierunku wczesnej fazy rozwoju i nie ma od tego odwrotu. Wcześniej czy później ten rynek okaże się, że on się nie myli i znajdzie sposoby zarabiania na spółkach we wczesnej fazie rozwoju ze względu na to, że ten cykl technologiczny się skraca. Już widać, że przedsiębiorstwa, które przez lata, można powiedzieć, można było bezpiecznie lokować w nich aktywa, to bezpieczeństwo się kończy. Natomiast kończy się na rzecz niepewności, czyli inwestujemy w coś, to coś albo się bardzo szybko rozwija, albo po prostu też się kończy. Także w związku z tym spróbuję dzisiaj powiedzieć parę słów o tym, w jaki sposób my próbujemy poszukiwać tych wartości, tych nowych wartości, w których miejscach postrzegamy wartość w projektach, na co zwracamy być może uwagę przy ocenie i jakie są nasze doświadczenia z tym związane. Czyli tak, gdzie te wartości szukać? Generalnie można powiedzieć, że ja się zastanowiłem tak przez chwilę, gdzie rzeczywiście są czynniki, które budują wartość w spółkach, w naszym portfelu. Aktualnie ten portfel to jest, można powiedzieć, około 70 spółek portfelowych, ale w grupie całej kapitałowej, czy też powiedzmy w ekosystemie. Ekosystem nasz to jest, dwa słowa dosłownie o tym, o Satusie. Nasz ekosystem to jest oczywiście fundusz Venture, drugi fundusz Venture, który już powiedzmy mamy zamknięty. Kilka funduszy Seed Capital powołanych głównie z instytucjami otoczenia biznesu, które inkubują projekty dla Venture'a i dla aniołów biznesu skumulowanych wokół Satusa. Łączny budżet w granicach tych seedów jest w granicach 80 milionów. Za tym stoi Venture 50 milionów plus sieć aniołów biznesu, tak jak wspomniałem wcześniej, około 70 indywidualnych inwestorów. Dlaczego poszliśmy w tych indywidualnych 500 000, najbardziej trudna grupa inwestorów? Ze względu na to, że ta grupa ma
zazwyczaj największą determinację do wsparcia. Kapitał około 50 milionów i tak dalej jest zazwyczaj kapitałem anonimowym. Kapitał pół miliona jest bardzo cennym kapitałem, a my, tak jak z pewnością wy wierzycie, że ekosystem przedsiębiorców buduje sukces, my wierzymy, że również ekosystem inwestorów buduje ten sukces. Stąd też duża energia, która płynie za tą grupą inwestorów, którzy się angażują również operacyjnie w spółkach, również wspierają te spółki swoimi kontaktami, możliwościami. Jest to silna społeczność inwestycyjna. Koniec o statusie. Teraz przechodzę do tych wartości. Wartości wyglądają, powiedzmy, dość oklepanie, czyli synergia, wsparcie, bariery wejścia, nowe wartości ekonomiczne. Można powiedzieć, że to są rzeczy, które teoretycznie każdy z nas wie, że powinny mieć wpływ na sukces, natomiast cała trudność polega na tym, jak to przekuć w praktykę. Mam nadzieję, że teraz... O, działa. Więc tak, jeżeli chodzi o tą synergię, ona w tym naszym ostatnim portfelu zaczęła się rzeczywiście pojawiać. Przy pierwszym funduszu próbowaliśmy na siłę budować tą synergię, bo wierzyliśmy, że coś takiego powinno zadziałać. Próbowaliśmy budować łańcuchy klastrowe między spółkami, ale nie do końca to wychodziło ze względu na małą ilość spółek i ze względu też na niechęć do współpracy, która gdzieś w nas tkwi. W ostatnim okresie następuje istotna zmiana, która nie wiem, czym jest spowodowana, ale ona ewidentnie występuje. Zarówno zmiana mentalna, jak i ta zmiana mentalna realizuje się również w praktycznych działaniach. Coraz więcej wartości czerpiemy z powiązań synergicznych spółek, a coraz mniej z pojedynczych projektów. Właściwie można powiedzieć, że ostatnie nasze już działania inwestycyjne zmierzają do tego, że praktycznie pojedyncze projekty eliminujemy, ponieważ najwięcej wartości dodanej mamy z tego, co dokładnie chcemy zainwestować, co nam brakuje w portfelu i gdzie jest jakaś luka. Stąd synergia na poziomie spółek dla nas w tym momencie, powiedzmy, od czasu, kiedy mieliśmy w portfelu więcej niż 30 spółek, zaczęła odgrywać bardzo istotną rolę, co oczywiście działa w dwie strony, bo spółki też na tym zarabiają i można powiedzieć, tak czy inaczej jedziemy na tym samym wózku, czyli my inwestujemy pieniądze, ktoś inwestuje swój czas, zaangażowanie, razem ta wartość musi zostać zbudowana, a na koniec jeszcze trzeba na tym zarobić. I to dużo, tak jak wcześniej Bartek wspominał. Chętnie później jeszcze na koniec powiem o tych wycenach, bo też jest to temat, który mnie zawsze intryguje. Więc synergia związana z przedsiębiorcami plus do tego dorzucamy jeszcze tych aniołków, którzy swoje jakby biznesy zaczynają w pewnym momencie łączyć. Zazwyczaj podchodzą do tego z pewną nieufnością, uczestniczą w forach inwestycyjnych, gdzie tam przyglądają się przez rok, dwa z dużą rezerwą na tych przedsiębiorców. W pewnym momencie się zachwycają jakimś biznesem i zaczynają się mocno angażować. I to jest ten moment, w którym zaczynamy zarabiać na akcjonariacie, na tym, że ten akcjonariat jest barwny, nie jest jednolity, na tym, że za akcjonariatem stoją twarze i ludzie, a nie tylko pieniądze. Druga rzecz to jest wsparcie. I można powiedzieć, że każdy fundusz w pewnym momencie akcjonariusze funduszu, tak jak to Bartek wspomniał, na przykład to są na przykład często inwestorzy, którzy mają swoje spółki na giełdach, na giełdzie zarządzają dużymi przedsiębiorstwami i w każdym z nas się budzi lęk i pierwszy, i jak w polityce, można powiedzieć, się rodzą hasła populistyczne. Zwiększyć kontrolę, zwiększyć monitoring i tak dalej. Z drugiej strony przy startupach okazuje się, że nie bardzo to daje rezultaty. Tak naprawdę największe rezultaty daje strategia wspierania.
I ta strategia jest różna na różnych etapach inwestycji. W seedzie, jak projekt jest w walidacji, wtedy my koncentrujemy się na, przede wszystkim na tym, żeby wydawać jak najmniej pieniędzy i jak najwięcej ograniczyć ryzyko. I wystarczy monitoring na poziomie kamieni milowych, efekty, rezultaty, produkty, co miało być zrobione i pivoty. Natomiast później się zaczyna venture, gdzie wchodzi jakaś kampania na przykład reklamowa, wtedy jest konieczny controlling, bo często przedsiębiorca dostaje nagle dużą kwotę i pierwsze, co zaczyna robić, to jest nieoswojony z tą kwotą i zaczyna ją wydawać w sposób chaotyczny. Więc wtedy rzeczywiście jest controlling, ale później znowu dochodzi do fazy takiej, gdzie jest kluczowe wsparcie, czyli przede wszystkim trzeba mieć czym wspierać i to jakby buduje się. Taki ekosystem do wsparcia nie powstaje od razu, on się buduje. Buduje się przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o inwestorów, buduje się w czasie. Spółki wzajemnie się wspierają. Eksperci, którzy stopniowo lgną do funduszu, nie odbywa się to też od razu. Spółki narzędziowe, które my powołujemy, na przykład spółki, które są w stanie zrobić software, są w stanie przetransferować ruch z jednej spółki do drugiej, są w stanie jakby spółkę połączyć z rynkiem, czyli to są tak zwane spółki, które pracują dla całego portfela. To są naszymi inwestycjami, ale pracują dla całego portfela. No i plus inwestorzy branżowi, którzy stopniowo już odkryli, że w korporacjach bardzo ciężko się dewelopuje nowe projekty. Zdecydowanie lepiej jest przejmować je z funduszy. Bariery wejścia to jest temat dość istotny. Planując swój biznes, warto się zastanowić zawsze nad barierami wejścia, ze względu na to, że aktualnie projekty się dewelopuje bardzo tanio, więc przygotuje się coś, czego nie ma na rynku, no i tak to nie ma praktycznie wartości, no bo jeżeli komuś się w końcu spodoba to na tyle, żeby mógł to kupić, to pierwsze, co on zada sobie pytanie, ile go kosztuje zrobienie tego. No i powie, no dobra, no to zapłacę tam wam dwa razy tyle, skoro już albo 50% więcej premii za to, że kupię od was, a nie zrobię tego sam. To jest jakby pierwsze, nad czym trzeba się zastanowić, to bariery wejścia, szczególnie w kontekście, można powiedzieć, projektów internetowych, aplikacji. Druga rzecz to są bariery wejścia właśnie lokalne, czyli jeżeli mówimy o tym, że ścigamy się na rynku globalnym i na tym rynek globalny nie jest łatwo wejść, ale dobrze jak projekt ma bariery wejścia lokalne, czyli na przykład pozyskanych partnerów, z którymi jakiś projekt globalny nie jest w stanie konkurować z takim przedsięwzięciem, które jest bardzo mocno lokalnie osadzone. Więc te bariery wejścia lokalne, wysokie, są zaletą ze względu na to, że projekt trzeba sprzedać za 3-5 lat, on ma mieć jeszcze wartość i wartością nie będzie technologia. Nie będzie to sprytna jakaś tam aplikacja na przykład, tylko wartością będzie tak naprawdę rynek i bariery wejścia, że ktoś nie będzie mógł zabrać tego rynku. Z kolei niskie bariery wejścia są zaletą wejścia na rynek globalny, czyli dla projektów, które się bardziej ustawiają od razu na ten skok globalny, to znowu ważne jest to, żeby mogły się łatwo przedostać na ten rynek i szybko. Więc są to pozornie sprzeczne strategie, ale one nie są sprzeczne. Projekt powinien mieć bariery wejścia lokalne i jak najmniejsze na rynek globalny. Następna wartość, którą warto zwrócić uwagę, to to, że pieniądz zmieniały się wartości ekonomiczne. Jeszcze niedawno można by było powiedzieć, że cash flow był tym głównym, nad czym się skupialiśmy przy ocenie projektów i przy tym, w jaki sposób patrzymy na wartości ekonomiczne. Jednak to się troszeczkę zaczyna zmieniać ze względu na to, że popyt
jest mniej więcej stały. Ten popyt tak naprawdę jest limitowany ilością, brakiem wzrostu, umiarkowanym wzrostem wynagrodzeń. Popyt jest umiarkowany, jest limitowany czasem. Człowiek tylko konsumuje jakąś ilość czasu. Jeżeli nagle zaczynamy swoje potrzeby zaspokajać przez, załóżmy, przez internet, czy w jakiś tam sposób tak naprawdę tani, nie używając przedmiotów, tym samym on nie jest, ten popyt z gumy, on ma określoną wartość i nie, podaż rośnie znacznie szybciej, podaż usług, produktów rośnie znacznie szybciej. Co w związku z tym, skoro tak rośnie szybko, to zaczynamy walczyć w większym stopniu o czas, uwagę użytkownika niż o cash flow, ponieważ w tym czasie, jeżeli kupujemy tę jego aktywność w ciągu doby, to w tym czasie można mu coś sprzedać. I zazwyczaj tak naprawdę, jeżeli złapiemy tego użytkownika, złapiemy jego, w jakiś sposób jego emocje i go trzymamy, to to, co my mu sprzedamy, to ma drugorzędne znaczenie. Nie jest już tak, jak było jeszcze niedawno, że pokaż swój produkt, dokładnie co sprzedajesz. Teraz często jest tak, pokaż, jak ten użytkownik ma się tym zainteresować, jak go przetrzymać i jak on będzie długo tym twoim użytkownikiem. Rynek, lojalność, czas, użytkownicy to są nowe wartości ekonomiczne, które powodują, czy projekt ma wartość, czy nie ma wartości. Jak ktoś kupuje od nas spółkę, to on musi na niej później zarobić jeszcze, kupi ją za 5 lat, a później jeszcze musi zdyskontować jeszcze przyszłość. Czyli jeżeli ten projekt nie ma w sobie wartości ekonomicznych, bardzo ciężko jest uzyskać jakąś wartość. Zasady są takie, że z jednej strony jest, idą pieniądze, z drugiej strony musi iść odpowiedzialność, z czym często przedsiębiorcy mają problem, czyli ta odpowiedzialność wiąże się na przykład z tym, ze zobowiązaniem do pracy w spółce, że nie jest to tak, że jak jest dobrze, to póki my wydajemy, to jest ok. W pewnym momencie my zostajemy z tą spółką, bo przedsiębiorca jest zdemotywowany, czyli ta decyzja powinna być obustronna. Jak to zrobić? Jeżeli mamy ryzykowne przedsięwzięcie i ktoś nawet w nie bardzo wierzy, trudno mu powiedzieć, że ja w to przedsięwzięcie tak wierzę, że będę pracował, chociaż już nie będzie pieniędzy, chociaż nie, ta spółka będzie padać i tak dalej. Tak naprawdę ten okres walidacji pierwszej transzy, którą fundusz wchodzi często właśnie ze środków seedowych, służy temu, żeby troszeczkę obustronnie podjąć decyzję. Że w pewnym momencie pojawia się tak, że robimy szereg eksperymentów bardzo tanio i to jest we wspólnym interesie, bo w tym momencie można jeszcze z tego projektu zrezygnować i najlepiej czasami zrezygnować szybko. I tym szybciej z niego zrezygnujemy, tym lepiej, bo projektów jest bardzo dużo, natomiast nie warto poświęcać zbyt dużo energii do słabych projektów, które się okazują słabe. Czyli nie ma co się przy nim upierać. Trzeba zaeksperymentować, zrobić kilka pivotów i szybko się wycofać i lepiej, jak to jest mały budżet, mały projekt, małe zobowiązania dla obu stron. Później, jak już przykładamy większe pieniądze, oczekujemy większej odpowiedzialności, czyli ta odpowiedzialność narasta wraz z naszym zaangażowaniem i to są decyzje tak naprawdę obustronne. Nie jest to w ten sposób, że są dwie strony barykady, fundusz i przedsiębiorca, bo to się pomalutku zaciera, również jeżeli chodzi o udziały. My stosujemy elastyczne metody wyceny udziałów właśnie dlatego, że nie jest to tak naprawdę najistotniejsze. Te wyceny nie są tak istotne. My przeważnie lądujemy gdzieś tam blisko 50%, ale po wszystkich rundach finansowania, nawet jeżeli projekt potrzebuje serię A, to też się umorzymy w tak, żeby się zmieściła ta seria A. Więc tym projekt więcej wchłania pieniędzy, to znaczy, że jest wart więcej. Jeżeli się przerwie finansowanie wcześniej, to znaczy, że był mało wart i trzeba jego wartość jest ograniczona, trzeba próbować odzyskać pieniądze. Czyli zasady, które pozwalają funkcjonować na tym rynku, to jest ta współodpowiedzialność, z drugiej strony
transzowanie, czyli podejmowanie decyzji w sposób ciągły. Ilość transz i pieniędzy ma znaczenie wtórne, bo tym projekt się lepiej rozwija, tym z każdej kolejnej złotówki da się zrobić kolejne IRR, no to my możemy ją wrzucać nawet bez zwiększania udziałów, ale ważna jest przede wszystkim ta walidacja, czyli ograniczanie ryzyk w pierwszych transzach, żeby ona się odbywała jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszymi pieniędzmi, no i oczywiście zespół, jak zwykle zespół. I rzeczywiście, największe wtopy mamy na tym, że na jakichś dziwnych zespołach. No i co lubimy? Lubimy to, do czego, co powiedziałem na początku, jakby potrzeby zbiegają się w pewnym momencie, tu się rozjechała ta prezentacja trochę. Potrzeby, z jednej strony można powiedzieć, kiedyś było tak, był produkt, później trzeba było ten produkt sprzedać, później, czyli jakaś dystrybucja, marketing i gdzieś tam poprzez reklamę docierało się do klienta. Teraz bardziej można powiedzieć, że drugi kierunek nas bardziej kręci, czyli przyjrzenie się, co ten klient potrzebuje, później zareagowanie na jego impuls popytowy, bo on wyśle jakiś impuls popytowy nagle, że coś mu się dzieje, ma jakiś problem, coś mu dolega i co mu sprzedamy, to ma drugorzędne znaczenie. Czyli stąd projekty przesuwają się trochę w tą stronę teraz. Raz, że ten popyt uciekł do internetu, dlatego nie mamy wyjścia, musimy w te internetowe projekty inwestować, mimo że wiele nie lubi nas. Tak, to było właśnie na przykład, tak jak właśnie Bartek wspominał na przykład o funduszu funduszy, gdzie rzeczywiście siedzą głównie menadżerowie z sektora private equity. No i ten internet nie jest im po drodze, bo te projekty są bardziej namacalne, konkretne i da się je wstawić w jakieś ramy ekonomiczne, da się je wyliczyć. Natomiast jak ktoś mówi o tym, to nie wiadomo, jak nie wiadomo, co on mu sprzeda jeszcze i nie wiadomo, ile na tym zarobi, no to trudno w to inwestować. Lubimy projekty, które wciągają dużą ilość partnerów lokalnych, bo wtedy są lokalne bariery wejścia dla konkurencji. Restauracje, kluby sportowe, hotele, szkoły, eventy, kina, teatry i tak dalej, i tak dalej. Ale to są bariery wejścia. Polowanie na popyt, to co wspomniałem, bardziej przesuwamy się w tą stronę, nie tam. Wsparcie e-commerce, nie możemy inwestować w e-commerce, bo podobnie jak SpeedUp mamy 50% w swoich strukturach środków KFK, ale wsparcie możemy. Zdrowie, uroda, life science, to oczywiście, że lubimy. Najbardziej urodę, ale zdrowie i life science również. Miękkie projekty psychologiczne, emocjonalne, które zazwyczaj programiści bardzo trudno płodzą, a my byśmy chcieli je kiedyś zobaczyć. Sektory zaniedbane przez tych twórców projektów, czyli na przykład każdy patrzy pod swoje potrzeby, a już niekoniecznie lubi zajrzeć, jeżeli chodzi o potrzeby swojego dziadka na przykład. Więc nisze, oczywiście Internet of Things również jako trend. No i dobrnąłem do końca prezentacji.